jutro mamy zaplanowany, jak czytaliście w mailach, dosyć bogaty program. Będzie naprawdę wiele się działo. Przyjeżdżają ludzie z całej Polski, żeby podzielić się swoją wiedzą. Zachęcam Was również do tego, że nawet jeśli nie prowadzicie swojej prezentacji, to żebyście się tą wiedzą dzielili. Krótko mówiąc, to jaki będzie ten konwent, nie zależy ode mnie, nie zależy od taty Darka, tylko zależy od Was. Więc bardzo Was proszę, żebyście się po pierwsze dobrze bawili, bawili się na tyle dobrze, żeby też inni wokół Was się dobrze bawili i żebyście chcieli, krótko mówiąc, z tego skorzystać i mieć fajne wspomnienia. Inni wokół nas i grobówka to jest złe połączenie. Nie, to jest dobra wentylacja, także absolutnie. Dzisiaj jest akurat żurek, a właśnie ten grobówka, żeśmy zaplanowali na jutro. Jutro, jak się będziemy znać, to wtedy może być grobówka, tak? Słuchajcie, każdy oczywiście własny gar, bo tutaj nie mamy kubków jednorazowych. No i tyle. Ku chwale ojczyzny! Dziękujemy za uwagę, bawmy się dobrze. To ja był, a pięciu kropka Micheli, czy Karmichael, jak się tam w mnie nie przemawia. Natomiast Parmentier to był, Orzys Parmentier, to był lekarz przyboczny Ludwika XVI. Opracował metodę preparacji skrobi, że on był filantropem, on chciał zalić problemy w głodu. To sobie kupię taki fajny z takimi różkami, obi czy gdzieś tam, taki za 3,50. I co marchewce i nie będę. To bolało.
i czekasz, aż on prawie opadnie na ziemię. Jak wiesz, prawie opadnie na ziemię, to wypychasz go po prostu przed ziemię. O, właśnie. Się jest psa. Im bardziej energii, to bata? Jeszcze nie. Wyczekaj. Aż ten bata spadnie. No, udało. Widzisz? Dzwonił oczywiście na ten numer alarmowy. Jak przyjechali do niego strażacy, no to facet już telegrafował. Czyli już był w pierwszym stopniu, a może już zaczynał się drugi stopień hipotermii. No, a więc środek Polski, późne popołudnie, właściwie wieczór i można oczywiście odjechać do krainy wiecznie głowy. Nawet tak zaludnione. Ja tylko dodam, że te metody, które teraz są tu prezentowane, te jak świder ręczny, to są metody, że zrobi wam się ciepło, zanim rozpalicie. Nie rozpalimy, to też będzie ciepło. Tak jest. Czyli zawsze jest pożyteczne. A najbardziej to chyba przy łuku ogniowym. Tam to się od razu robi. Świder też jest dobry. No tak to jest, jak się idzie na piechotę i się nie bierze mniej nad manganianów. Trzeba dubać. Nie, no pokażemy jeszcze inne metody. Powoli, rozkręcamy się. Szkoda, że słońca nie ma. Baw się. Przy ciśnij sobie tak, żeby ci nie uciekało, bo to tylko tyle, no. Dusz, o tak. Śmiało. Nie, dobra. Ale trochę spałem. Mocniej, troszkę mocniej. Tak? No, dobra. To jakby się skrobało, prawda? Tak jakbym chciał poskrobać. Teraz na drugi kawałek. No mocniej spróbuj. Też jakby tak jak wzdłuż, jakbyś chciał pocierać wzdłuż krawędzi. Iskry pochyl lekko. Spadają iskry. No tak spadają iskry, to znaczy, że jest wszystko dobrze. No tylko kwestia... O, już. Dmuchać? Delikatnie. No jak chcesz rozdmuchać, nie mam sprawy. No to brawa dla kolegi, kurde. Tak. Świdrujesz, nie? Wciąż do dołu, upadaje. I musisz podnosić. Najpierw jedną rękę, później dołączasz dopiero drugą i dalej, nie? Jest taka technika, która jest jakby nowsza, bardziej zaawansowana i wymagająca większego treningu. To jest technika tak zwana rotacyjna albo pływających dłoni. Brawo! Na czym to,
na czym to polega. Praca dłoni, jest jakby jedna dłoń pod drugą, krzyżuje się pod kątem 95 stopni. Coś takiego. Ja, padło. Także w ogóle możemy takim sobie, nie wiem, 15 cm świderek, rekord chyba świata jest jakieś 8,5 cm świder. A to gość jest naprawdę dobry, niesamowity jest. I wiesz, cały czas... dociskać mocno? Troszeczkę mocno przyciskać. A to mniej więcej o to chodzi, że jak jest prawa ręka idzie do dołu, to druga kąta jest pod 90 stopni do tej pierwszej, idzie do tyłu, cofa się. Czyli jak ta idzie do przodu, ta się cofa pod tym. Później przekręcasz, czyli rotacja jest w dłoni cały czas, tak o. Tak o. A tu masz, zobacz, tu masz nawet taką skałę, tylko jak znajdziesz... Nie, marmur nie daje. Ja próbowałem, o, za mięsi jest już. Tylko, że się szybko tępi. Ale też. To jest jakaś drobno krystaliczna skała. Słupek bym powiedział nawet. No jakieś tak, no ale też odpalisz. Tego odpalisz. Błyskoporka. Tylko, że tym, bo nożem to musisz mieć... Bardzo ostrą krawędź. O cienką masz, dawa ten nóż gdzieś u mnie zawsze spada. Ale on jest wysoko hartowany, słuchaj, tu masz tam 75 albo 80. A nożem to jak też dajesz, ale to nie na tym, wiesz, to nie na tym. No. Daje, normalnie spowarka. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Spróbuj sobie. To jest malutki, tam sobie wziął w oprawę, na przykład bez, ma taką rurkę, nie? Bo on, no, wiesz co, on był tak krystalizował tutaj trochę. Taki nie, weź sobie taką rurkę z brzu czarnego, żeby ci wygodnie było i cyk. Bez problemu. Bez problemu. Pacjent jest twardszy. Twardszy, dobra, to dobrze. Wiem, mówię. To Krzysiek, co jest, zrobimy. To przykurzyło. Macie tu jeszcze coś tutaj. No, za chwilę. Nie, no fajnie. Jeszcze moment. No wie. Iskra to jadno, nie? Potem sobie to jeszcze raz wmuchać. No, to tak, już jeszcze czasami jest to większy problem. O, jest piękny to jest. Co to jest? No. Andrzej? Piękny znowu na tym, ile mieliśmy tego... Cały świat będzie wiedział. W mierzu, ile mieliśmy tego... Ale to zapatowa z czarnego podeski? Nie, tam nie... Super, nie? Do tej pory widać, szczególnie po filmach, które zajmują się sprzedażą. Robię takie imprezy dla nich, później ta sprzedaż to... Będziesz szedł? Nie wiem. Zrobisz mi zdjęcie? Super było. Jesteś gość. Tak, śmiało. Tylko z tymi zdjęciami odsuńcie się troszkę, żeby ludzie mieli przestrzeń. Ja już teraz nie będę łapał nikogo, także... Coś mnie tego jest. Teraz rozkoszujemy się po prostu tym przejściem. Ale chyba ten... Zainicjował się za późno. Weź wyłącz go teraz. No, dobra, spokojnie. A już teraz za drugim razem inaczej tu, wiesz? Tak? Co innego. Inną rację, że... Drugi raz jest całkiem inny. No ten... Ja to samo, no. Drugi raz inaczej. Nie, trzeci. A jak ty czułeś? Ładnie w ogóle. Mi się przyczynić żary do końca przed widzimy. Za wcześnie musisz na głos. Musisz przejść jeszcze raz. Dobra. A to poczekać na wszystkich. Ja będę widział, że ten już dobra? Co tak się napaliłeś? A się tak się spodobało? Nie wszystko, czego my potrzebujemy. Mamy tam schronienie, wodę,
wszelkie dobra, jesteśmy odizolowani, są faktycznie od Ardoru. To co dało nam miasto, to pozbawiło nasze życie tak naprawdę bezpośrednich zagrożeń życia. Zupełnie inaczej zaczynamy działać w mieście, zupełnie inaczej działamy gdzieś tam na polu, gdzieś na wycieczce, zobaczymy dzikie zwierzę, zupełnie inna nasza reakcja. No w mieście nie ma... My potrzebujemy dużo. Możemy tu mówić o metodach pozyskiwania wody, o dołach ziemnych, o pozyskiwaniu wody z roślin, z rosy, cokolwiek. Znajdźcie jak najwięcej metod, żeby ją pozyskać. Głupie wyługowanie żołędzia, jak później będziecie chcieli zrobić mąkę, no to jest parę litrów wody. No chociażby umycie tej głupiej marchewki, którą wyciągniecie z ziemi, no to już można wytrzeć w ubranie, wiadomo, no ale no wsuwasz to przejście. Ten guziczek taki, tam prawda, mamy to powyżej 4 czasem już działa kiepsko, ale powyżej 5, a na pewno 6000 w ogóle nie działa. Nie mamy szansy, byśmy 100 razy to odpalali i w ogóle nie działa. To samo dzieje się z zapalniczkami, tak dziwo. Zapalniczki tak. Chcę tak blisko, chciałabym bardzo, bardzo sobie uczulać. Co to będzie? Ale idziemy pod skałami, więc jakby niebezpieczne. Pamiętam tylko tyle, że wiesz, szedłem 40 metrów, odwróciłem się, mówię do nich, możecie iść. W tym momencie, wiesz, błędnik mi zwariował. Patrzę się pod nogi, stoję, ale patrzę się, wiesz, w przestrzeni zaczynam jechać, nie? Poszedłem z taką klasyczną deską śnieżną. Ale ten błędnik ci pokazywał, że coś się dzieje. Coś jest nie tak, straciłem równowagę. Przez to straciłem równowagę, wiesz, wywróciłem się. No i tylko tyle, co zdążyłem się przez chwilę utrzymać na powierzchni i zacząłem płynąć. Jak zupa wymaga przypraw, nie? Tak samo świder wymaga jakby... Tak, ale skrzypi jakby była stara. Polerowuje się, wiesz, poleruje się. Moje dłonie. Nie, dlaczego? To tak jest z łukiem ogniowym. Pod wpływem temperatury ten świder i gniazdo się utwardza się. Wiesz, z łukiem mi to wychodziło, a tak próbowałem może 3 razy mniej więcej. To się poddaje, stwierdziłem, że po godzinie stwierdziłem, że... Ej, ja mówię, że się paliło. Ale bardzo szybko się czujesz, powiem ci, nie? Słuchajcie, zobacz. Ale słyszycie? Zaczyna pracować tak jak... Zaczyna, no. Zaczyna pracować tak jak... Miło, albo ja mam jakiś już... Nie, dobrze. Ale bardzo dobrze. Szybciej. Jedno, co można powiedzieć o tej metodzie pewnego, to to, że... Nie, dobrze to idzie, naprawdę dobrze. To się w życiu nie uda. Pomagajcie mu, pamiętaj, jesteś zwycięzcą, a nie to się w życiu nie uda. 15 sekund. Zgasł. Wygina się mnie.
pytania, czy ktoś chciałby zapytać? Nie ma pytań. Latryna. O, latryna. Na wschód. Nikt nie wraca. Na zachód. Dokładnie tutaj.